No przepraszam Was bardzo z góry, będę sporo narzekać w tym odcinku, dlatego że bardzo dziwne zadania maturalne przed nami. Ja bym takich zadań nie ułożyła. Przekonajcie się sami, dlaczego tak mówię. Pierwsze zadanie z trzech, 24, jest w porządku, typowym zadaniem maturalnym. Na wykresie przedstawiono zmiany wartości wskaźników obciążenia demograficznego w Chinach od 1950 roku oraz prognozę do roku 2070. Uwaga, w poprzednim odcinku była pierwsza część tego zadania. I teraz 24.2. Przedstaw możliwy skutek społeczno-gospodarczy zmian obciążenia demograficznego w Chinach po 2030 roku. Jak zwykle dobre rady, jak zabieram się do tego zadania. Po pierwsze mam datę, która jest tutaj ważna, bo na wykresie dzieją się różne rzeczy. Pytają nas, co się wydarzy po roku 2030, więc uwaga, patrzycie tylko na tę część. W tej części, o czym było ostatnio, przeważa stosunek osób w wieku poprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Czyli widzimy, na koniec tego okresu nawet 50% wynosi obciążenie demograficzne osobami w wieku poprodukcyjnym. Wskazuje to na starzenie się społeczeństwa, na taki problem w kraju, który znamy my bardzo dobrze w Polsce, że wzrasta mi grupa osób w wieku poprodukcyjnym. I teraz podkreślałam znowu słowa. Mają być skutki, co się wydarzy. Popatrzcie, nie ma tu napisane, czy skutki pozytywne, czy negatywne, ale w kontekście starzenia się społeczeństwa oczywiście raczej piszmy o skutkach negatywnych. I ten skutek ma być społeczno-gospodarczy. Proszę też na to uważać. Tu akurat jest to dosyć intuicyjnie, ale czasami może być w innym zadaniu skutek przyrodniczy, albo tylko społeczny, albo tylko ekonomiczny. Tu możecie pisać, co się wydarzy przez to, co ma wpływ na społeczeństwo albo na gospodarkę. Te dwie rzeczy. No to wyobrażam sobie dowolny kraj, już nawet nie jest takie ważne, że to są Chiny, który nagle ma bardzo dużo osób w wieku poprodukcyjnym i kraj zaczyna się starzeć. No to pamiętacie dwie takie odpowiedzi, które natychmiast mają Wam się rzucać w pamięć. Problem rent i emerytur, czyli duże obciążenie budżetowe, socjalne na emerytury lub inną formę pomocy, jaką tam kraj sobie wymyśli. A drugą rzecz, zawsze możecie pisać o tej opiece zdrowotnej, geriatrycznej, tak mówimy, o tej dziedzinie dla osób starzejących się. Będzie trzeba im mocno pomagać, będzie potrzebne domy społeczne. Oczywiście wzrost ekonomiczny kraju, jeśli będę miała tyle osób niepracujących, też nam tutaj spowolni. No i przeczytajmy sobie ładne, eleganckie odpowiedzi. Większe nakłady państwa finansowe, tak, na grupę osób nieaktywnych zawodowo, wzrost liczby osób korzystających z usług medycznych, obciążenie osób młodych koniecznością utrzymania rosnącej liczby osób starszych, czyli tutaj to obciążenie, skąd brać na emerytury i renty, zmniejszenie się atrakcyjności rynku chińskiego dla zagranicznych inwestorów z powodu deficytu siły roboczej. No bardzo ciekawe swoją drogą, jak Chiny z tym problemem, który w prognozach ich czeka, sobie poradzą. No i od teraz zaczynam narzekać. Uwaga, zadanie 25. Zadanie wykonaj na podstawie diagramów, na których przedstawiono skład narodowościowy dwóch państw spośród zaznaczonych numerami na poniższej mapie Europy. Uzupełnij tabelę, wpisz nazwę właściwego państwa i numery oznaczające położenie tego państwa na mapie. Pierwszą pozytywną rzecz powiem taką. Jest to mapa Europy, bez mapy świata mówiłam ani rusz. No, tu bym nie chciała, żebyście wpadli, że nie znacie krajów Europy. Popatrzcie, także te kraje o małej powierzchni, jest to pierwszy dowód, trzeba znać. Uczeń, który już tylko potrafi nazwać te kraje, jakąś szansę trafienia przez to, że są dwa kraje, a popatrzcie, zadanie jest za dwa punkty, no to coś idzie zawsze strzelić. Też tak chcę, żebyście byli takimi trochę kombinatorami na maturze z geografii. No więc pierwszy wniosek do serca, umiem całą mapę Europy.
I teraz czemu mówiłam, że będę narzekać? No bo bardzo mi się nie podoba to zadanie, zwłaszcza ten wykres A. Uważam, że geografia nie jest od tego, żeby znać w każdym kraju na świecie, bo jeśli dają takie zadanie, to rozumiem, że może być też zupełnie inny kraj, skład narodowościowy z takimi narodami, których możecie, narodami, to są takie mniejszości etniczne, których możecie nie kojarzyć. No i proszę bardzo, żeby troszkę się może douczyć, jedziemy. Kto to są Flamandowie? Flamandowie, ludność niderlandzkojęzyczna, zamieszkuje główną belgijską oraz szeroko rozumianej Flandrii oraz północno-wschodnią Francję. Flandrię i Francję. Ale ludność głównie belgijska. Dla pewności jeszcze wstawiłam Wam mapę występowania, zamieszkiwania przez Flamandów. Flamandowie. No to dobra, teraz z tą mapą już nie ma jakby trudności. Być może mogliście też sposobem eliminacji odrzucać niektóre państwa i dobrze to zadanie zrobić. Tutaj jeszcze spory udział na wykresie mają Walonowie. Walonowie, mieszkańcy lub osoby pochodzące z Walonii, Belgowie posługujący się językiem francuskim jako językiem ojczystym. No to wszystko nam wskazuje na Belgię oznaczoną numerem 2. I teraz wykres B uważam, że jest bardziej uczciwy, dlatego że też tyczy się rejonu, o którym musimy umieć w kwestii konfliktów na świecie. Mamy tu dużo Albańczyków, podczas gdy Albania nie jest zaznaczona na mapie. I jest to kraj, który wyodrębnił się, miał konflikt, kraj, który jest nieuznawany przez wszystkich na świecie, 90 kilka krajów uznaje ten kraj tylko i zróżnicowanie właśnie etniczne, religijne było powodem, że kraj się odłączył od Serbii, a mowa jest tu o Kosowie, który zaznaczony jest numerem 4. No dobra, czyli Belgia 2, Kosowo 4. No jak? Poradzilibyście sobie z tym zadaniem? Nie wiem. Według mnie niezbyt przyjemne. O. No i miałam narzekać, to narzekam dalej. Znowu zaczynam od mapy świata i teraz popatrzcie na szczegółowość. I często mnie pytacie, czy naprawdę trzeba znać wszystkie kraje? No to popatrzcie na wielkość 4, 2. No niestety, trzeba. W drugiej połowie XX wieku i na początku XXI cechą migracji ludności z kraju o ustroju socjalistycznym były nielegalne wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Odbyło się to z przyczyn politycznych i ekonomicznych. Opisywany powyżej kraj emigracji oznaczono na mapie numerem. No i tak jak mówiłam, pierwszy krok, czy dajesz radę rozpoznać te wszystkie kraje, no to przy okazji jak się uczymy, proszę bardzo, niech wjedzie nam mapa, powtarzamy sobie kraje Ameryki Środkowej, więc jedziemy Gwatemala, Belize, Honduras, Salwador, Nikaragua, Kostaryka, Panama, zaznaczam ją z wykrzyknikiem, bo ona ma duże znaczenie w transporcie przez kanał panamski, więc uważam, że w różnych zadaniach ta Panama może się pojawić. Kolumbia, Wenezuela to już w Ameryce Południowej. I popatrzmy też kraje wyspiarskie. Duża, jak na powierzchniowo znajdujące się te wyspy, Kuba. Na południe od niej Jamajka, rozrzucone Bahamy. I teraz jedna wyspa dzieląca się na Dominikanę i Haiti. I tu nawet zaznaczone terytorium zależne od Stanów Zjednoczonych, Puerto Rico. Kolejne wyspy, te, które Wam tu zaznaczam, nigdy się nie spotkałam, żeby na maturze z taką szczegółowością je rozpoznawać. Zatem jakbyście powtarzali te rejony, wysepki mogę może skreślić, nie widziałam, żeby się przydawały pozostałe kraje jak najbardziej. Podkreśliłam Wam na żółto, że jest tu mowa o kraju socjalistycznym i jest to, chociaż zadanie uważam nie jest bardzo łatwe, bo troszkę bardziej ja bym je dała może na WOS niż na geografię, ale niech będzie. Szczęśliwie uczniowie o tym się uczą też na różnych przedmiotach i taki był przywódca kraju, o którym tutaj mowa, nazywa się Fidel Castro i on właśnie rozpoczął ten ustrój socjalistyczny w tym kraju. Przy okazji stwierdziłam, że
Znajdę Wam listę krajów o takim socjalistycznym ustroju, na wypadek jakby podobne zadanie miało się powtórzyć. Oczywiście krajem takim najgorszym, mówię to w takim sensie, że niestety łamane są tam prawa człowieka bardzo dobitnie, jest Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, czyli Korea Północna, gdzie do absurdalnych sytuacji już nie chcę aż nawet mówić, bo to nie o tym ten odcinek, kto z Was ma stalowe nerwy i chce sobie obejrzeć jakikolwiek dokument o tym, co się dzieje w Korei Północnej, to proszę zapamiętajcie, że no, prawa człowieka są tam na co dzień łamane. No dobra, do tej listy oczywiście dochodzi ta dzisiejsza Kuba i teraz mówiłam, czy mieliście jakąkolwiek lekcję geografii na ten temat ustrojów politycznych w każdym kraju? Nie sądzę, nie sądzę. Jedyna rzecz, że widzę, że takie szczegółowe zadania w kolejnych latach maturalnych już zaczęły odchodzić, więc myślę, że takie zadanie już się nie powtórzy. No dobra, dobrą odpowiedzią była to Kuba, bo w końcu nie wiem, czy dobitnie powiedziałam literka C. No i co, takie średnie te zadania, ale już wiem, że w kolejnym odcinku będą bardziej typowe, porządne zadania maturalne. Zapraszam.